Cześć, tutaj Ania. Powoli zbliżamy się do 150 tysięcy subskrypcji na tym kanale. Jest to mały krok dla człowieka, jednak wielki dla naszego kanału, dlatego jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, gorąco Was do tego zachęcam. A jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się spodoba, zostawcie proszę łapkę w górę i jakiś miły komentarz dla Dagi, Krysa i Kupsona. W dzisiejszym challenge'u będziecie odgadywać piosenki łatwe z różnych lat. Wow! Czy trafiliśmy do bezmózgu? Czy to jest ten moment, na który czekaliśmy? Ale serio? To jest odcinek bez mózgu? Yes! Yes! Mamy to! Mamy to! Nie, no ale ja tu czuję presję teraz. O, czuję, że no, ja tutaj po smurfnych hitach sobie zasłużyłem tutaj na moje miejsce. Zasłużyłem sobie. Ja sobie zasłużyłam na to miejsce po wielu hitach. W końcu coś osiągnąłem w życiu. Waszym zadaniem jest rozpoznanie tytułu oraz artysty. Jeśli piosenkę wykonuje kilku wokalistów, wystarczy podać jednego z nich. Jeśli rozpoznacie piosenki, naciskacie przycisk, macie 5 sekund na odpowiedź. Pierwszy fragment wart jest 5 punktów, drugi fragment wart jest 3 punkty, trzeci fragment wart jest 1 punkt. Jeśli wasza odpowiedź będzie błędna, prawo głosu przechodzi na pozostałe osoby. Po usłyszeniu każdego fragmentu macie jedno prawo głosu, wszyscy wraca się do kolejnego fragmentu. Wygrywa osoba z największą liczbą punktów! To teraz to będzie walka, Jezu, teraz to będzie gra. Jezu, ale myślę, że ja będę, że ja nawet tutaj wygram. W życiu się nie cieszyłem bardziej z bycia bezmózgu. Ale to właśnie bardziej presja działa tutaj. Tak, że jak, ej, a co jest, jak się jest najgorszym w bezmózgu? To ja ci powiem. Somebody. Smash Mouth All Star. Yeah. You're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're an all-star, get your show on, go play. Lulku, czemu to jest taki Dobra, nowy styl. No to se jeszcze poczeka. To właśnie chyba grupy takie jak my wiedzą, że to jest Smash Mouth. Tak, że to jest, czyli memiarze. Tak, bo to jest, tak, bo to jest piosenka ze Shreka, nie? Ale memiarze wiedzą. Na przykład, powiem, przyznam szczerze, że ja znałam tytuł tego, ale nie znałam wykonawcy. Ja to tyle razy. Ale kliknęłam. Ja rip. Ja miałam swoje ulubione hobby, kiedy za każdym razem jak na imprezach były puszczane moich znajomych, oni lubią jakiś taki trap. Nie trap, tylko takie techno, tak i tak dalej. Jest właśnie imprezy, który już powiedzmy, już ktoś nie czai za bardzo, leci po prostu jakaś playlista, to ja zawsze po prostu gdzieś tam w kolejkę wciskałem właśnie Smash Mouth, żeby po prostu zaskoczyć, się to nagle pojawiło. Żeby oni raptem ogłupieli, oszaleli po prostu. Wszystkie wersje w ogóle, jak jest ten mem też. And they don't stop coming. Wiecie, z czym mi się to kojarzy? Prowadziłam warsztaty dla dzieci wakacyjne. To były takie bum bum rurki, nie wiem, czy kojarzycie, co to jest. Są takie rurki o różnych długościach, które odpowiadają dźwiękom gamy. I po prostu leci ta piosenka na przykład i kolory tych rurek i te dzieci w tym czasie uderzają tymi rurkami o podłogę, żeby jak... To jest super akurat, tak, dla dzieciaków fajne. I ta piosenka, zawsze one uwielbiały tą piosenkę i one, wiesz, tymi rurkami waliły tam te... Pokazywały się kolory, plus leciał teledysk w tle ze Shreka na przykład. Nice. My to w Koperniku robimy. Super. Bum, rurki są świetne. No. To nie powiem. Jezu, ja to dzisiaj słyszę. Dobra, więc... Cykady na cykladach, manam. No. Ja to dzisiaj z dzieciakami śpiewałem na bezpieczeństwo. Tak, ale tak a propos Grecji, kochania. A co to są cyklady? To są robaczki, takie... Kurczę. Ja czy cykady? Wiem, co to jest. Cyklady to są wyspy greckie, a cykady to są te tak jak koniki. Wyspy. Takie... A widziałaś jakąś cykadę teraz? Nie, bo cyklady są niżej. Bo Korfu jest oddzielną wyspą. Ale cykady, czy widziałaś na cykladach? O jedną tak odpowiada na drugie. Ja, kochanie... I teraz ten świerz. Taka a teraz uwaga, czas na cykadę. To był element edukacyjny. Pojawiły się schody. Od kogo to? Pojawiły się schody. Nie, ja potrzebuję więcej. Okej. Cheers! A nie, to oddaję Dagmarze, bo ja nie znam wykonawcy. Sara perché ti amo, Ricci Paveri. Sara perché ti amo, e vola vola si sa, sempre fino al dosiva, e vola vola con me, il mondo.
mundo mato porque es el amor. Tak, to są wszystkie gnioty ode mnie z pracy. Serdecznie pozdrawiam. Nie, wykonawcy nie ma opcji. To jest taka jedna z tych piosenek, które jakby nigdy nie puściłem sobie. Ale to się zna. Pamiętam jeszcze a propos właśnie tej piosenki, to jak byłam w Czarnogórze i tam w knajpie siedzieliśmy i leciały właśnie taka włoska playlista cała i te wszystkie właśnie te gnioty. Przepraszam, że tak to nazywam, ale się śmieję po prostu po tylu latach pracy przy tym i cały czas słuchania tego i śpiewania już jakby mam przeryty mózg tym. Ja tak mam zmienia faktu, że podziwiam, bo na przykład Richie i Powieri pracowałam z nimi trzykrotnie na żywo i ja bym chciała mieć tyle energii, co ci ludzie w tym wieku. Nie wiem, ile ci ludzie mają lat, ale ta kobieta jest niesamowita. To, co ona wyczynia na scenie, ona jest cały czas taka... taka w ogóle, co... No, niesamowita. Obejrzyjcie sobie jakieś takie live'y z nimi, bo oni są świetni. Słuchaj, no bo... I leciała cała ta lista, jeszcze Toto Cotugno i tak dalej. I ja sobie tak siedzę, ci ludzie to śpiewali, tacy byli tam ci właściciele tej knajpy, w ogóle tacy zaoferowani tym. Jest tak myślę, Boże, ja z większością tych no, dziadków, przepraszam, że tak to nazywam dziadków, pracowałam i miałam takie wow, to jest w ogóle super. Kurde, on jest po prostu tak szybki. Najszybsza ręka na Dzikim Zachodzie. To jest... byliśmy ostatnio na Will Rocky i znowu ktoś gryzie piach. Another one bites the dust, Queen. Another one bites the dust. Another one gone and another one gone. Another one bites the dust. Ale... Jeszcze a propos właśnie tego, jak byliśmy na We Will Rock You, to ja byłem właśnie ciekawy, wiadomo, jak znam te wszystkie piosenki w wersji oryginalnej, ale tam śpiewali po polsku. I ja mówię, że a tam wszystkie te bardziej takie melodyjne piosenki, które tam są, te melodie są takie to wiadomo, jest więcej pola, żeby to zmieścić. Ale ja mówię, bałem się strasznie, jak zrobią właśnie ten piosenki, jak zrobią właśnie Another One Bites the Dust i to jest niestety jeden z tych numerów, że nasz... Że to jest typowo pod wymowę właśnie angielską zrobione i wciskanie tam tych polskich słów to jest tak i to jest w ogóle wypluwa, tak, no. A po polsku i to po prostu tak. Ale i tak się wybronili, także We Will Rock You polecam, super. Super, no. Super. A gdzie Weird Al? Another one rides the bus. Jezu, Willa Jankowicza. A ty znasz Willa Jankowicza? Znasz to w ogóle? Tak, nie, o, nie, to jest... Oj, to ja miałam coś takiego. Hej, Ferb, to już wiem, co będziemy dzisiaj robić. Amish Paradise. Okay. Amish Paradise, o Boże. Ej, pokażcie mi to. Tylko co się to... zorientowałam, że miał słuchawkę tylko na jednym uchu. No wiadomo, kto to jest, ale te piosenki są wszystkie takie same. Ty to powiedziałeś, nie ja! Nie pamiętam też tego tytułu. Ach, też jak piosenny bez lubię cię ja! Ale by sama dobrze w tym, w Korean popie by to dobrze, już to by sobie... Ja lubię cię, lubię. Jakby była wersja, nie? Tak. No oczywiście, ja to widzę. No, kurde, nie przypomnę sobie tego tytułu, ale... Dobra, lećmy po kolei. Chyba tego nie było w tekście. Bo ta 2-0-0 to jest nie, to... Nie, to nie jest to. Serga za ten telefon, to powiedz... Tak, serga za drugiej nocy, pomoc, tak, to wszystko. To było to, tak. Ja pierdzielę! To jest jedno z tych starszych. Jeżeli przy trzecim fragmencie nie odgadniecie, to zrobimy wisielca. Okay. Nie, ale my to wiemy, więc bo to trzeci fragment nam nie pomoże. Dobrze, bez mózgi, czekaj, zróbmy Power Rangersów. Tak lewej półkuli. Zamieniamy się w Megazorda. Tak, Megazorda bez mózgi. Mocy przenaśnicze, wzywam cię. Pamiętasz po imprezie Starbucks był? Był! Czekajcie, jeszcze, pomyślmy jeszcze. Ja to gdzieś miałem nawet, ja tego słuchałem przez jakiś czas, tej piosenki nawet. Motyle idźmy, nie. To jest jeszcze coś innego. A ja cię lubię. Ja wiem, ja siebie też lubię. O ślubie, już. I mam nadzieję, że ty też nie chcesz. Każdy rzecz się da po dwóch tygodniach. Myślę, że lubię. Nie każda. No ty to po tygodniu, masz rację. Ja kurde. Wciąż mało myślę. Dawno dlatego, dlatego jesteśmy bez mózga. And your friend Steve. Do, 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 do,
Steve. Totorotatoroto Steve. Totorotatoroto Steve. Jap! Nie, Szary Świat też nie. Nie. Jak ona mówiła na tego swojego... Szeryf. A to, no, na tego swojego chłopa, teraz męża już. Nie, no to on był przebrany za szeryfa jakoś. Ale to w jakimś innym teledysku. A, Wisielec! O, Wisielec! Dobra, A. Dobra. Ostatnia nadzieja. Nie, to jest co? A nie. Tak blisko. On jest tak blisko. M. M jak M. Miłość? Tak. A teraz kółko krzyżyk. N. O. Dobra, wiem, dobra. Sanach ten stan. Jezus Maria. I kto jest ze wejścia? Brawo dla Kupczana. Jezus Maria. Ale tam już dwoje się zjarało, co? Ja się jeszcze zagotowałam ten tam. Ja teraz mam ten stan. Do, nie, polskie, nie, to proszę, oddaję. Bo ja wiem, co to jest, ale nie pamiętam wykonawcy. 2+1, chodź po mój świat. Idź po chodź po mój świat. Ja niebiesko. Pomalujmy ten świat. Proszę bardzo, kochani, jeszcze raz. 3, 4. Więc chodź pomaluj mój świat. Na żółto i na niebiesko. Tak jak w Szwecji. Niech na niebie stanie ten piosenka, to jest piosenka Szwedów. Twoją kredką. Yeah. Get lucky, Daft Punk. Yeah. Ja pamiętam, jak to było w będzie, to jest, teraz mi mam w ogóle flashbacki. Do, a ty śpiewałeś? Jak, nie, ja tego nie śpiewałem, ja śpiewałem. Znaczy śpiewałem, ale nikt się nie dowie w jakich okolicznościach, bo są nagrania i chłopaki, jeżeli to ogarniacie, nigdy nie szantażujcie mnie nimi. To była, pamiętam, była taka przeróbka, bo wtedy wyszli Avengersi. Tak, czyli, bo to był 2012 rok. I to było Rap a night to get so, rap a night to get a low-key, rap a night to get a low-key. Rap a night to get a low-key. I Pharrell Williams. Get lucky. I Pharrell Williams. Który chyba wtedy dopiero zmienił swoją ścieżkę muzyczną, swoją karierę muzyczną, nie? Bo on wcześniej właśnie miał te rapsy bardziej. Tak, i w ogóle tak z raperami. A w ogóle anegdota. Wiesz w ogóle po czym poznać, że Pharrell Williams produkował, wiesz jaki jest jego tag muzyczny? Tak jak producenci mają te tagi, czy na przykład jakieś tam Metro, albo DJ Khaled ma We the best music, albo Jason Derulo. To po czym na przykład są piosenki, które nie wiedziałam, że Pharrell Williams produkował, a on je produkował. I on ma, on jest znany z tego, że robi takie trzy te same jakby ucina i robi jest puff, puff, puff. Ja na przykład robił Tokyo Drift, czyli pa, 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 ba, ba, ba. I tak samo Blurred Lines. Everybody, nie. Everybody get it. A bez kitu. Everybody do that. I tak samo chyba jest jeszcze w... Happy jeszcze, jak w Happy. Jeszcze jedna błek. It might sound crazy. No tam też się tak. It might sound crazy. No właśnie, to jest jego tag w ogóle. Także no. Jinx. A słuchajcie, bez mózgi jednak coś... Coś wiedzą. Coś wiedzą. A główka pracuje. Ofiary złóżcie. Chris. Jezu. Poczekaj. Wykonywała to... Meg w Herkulesie. No. I to jest wykonawczyń, bo to śpiewała postać z bajki, prawda? Zaliczę to sobie. Nie. I to jest piosenka pod tytułem że nie przyznam, że kocham go. I won't say I'm in love. Dobra, dodaj, proszę. Ale jesteś miły. Taka kliknęła wcześniej. Tak? A to dobra, to proszę bardzo. Ani słowa Natalia Kukulska, bajka Herkules. Nie, bo to Megan śpiewała. Megara, właśnie. Megatron. Megatron. Ale to Family Guy'u było jak tak, Megan na pełnej linii. Nie chciałeś, obejrzymy Herkules. No to dzisiaj obejrzymy, kurwa. Nie, dzisiaj idę spać. To sam sobie obejrzę. Weird Al, Herkules. Dzisiaj na łóżeczku już, to możemy obejrzeć. Dobrze. Ale z polskim dubbingiem? Proszę. Herkulesa tylko z polskim dubbingiem. O Jezu, ja tutaj dwa dobra. Przeciwko jednemu, ja jestem wyznany. To obejrzymy i tak, dobra? Kontrowersyjna. Ale najpierw pół z polskim dubbingiem, pół z angielskim. Dobrze, kontrowersyjna opinia, jestem jedną z tych osób, które ogląda bajki z oryginalnym amerykańskim, z jednym wyjątkiem, czyli za Shrekiem. Shrek się tylko po polsku ogląda.
Do you have the time? Don't you listen to me whine about it, everything all at once. Green Day, Basket Case. Green Day! Ja w ogóle chcemy iść na z Kasprem i z Wojtkiem znowu, kupujemy do Amsterdamu, bo grają w sierpniu. Właśnie, ja teraz bardziej się zastanawiam nad Samami też. Bo sam 41 gra w Polsce. A! Ale w Polsce to może nie, może do Berlina też. No, ale na Green Day'u nigdy nie byłem. Oni grali w takich czasach, gdzie mogłem przyjechać, to chyba dwa razy. Mm. Bo w 13 chyba roku i 16 grali. A ja może pójdę na jakiś koncert telewizyjny. Kukulski. Ale mam taką słabą anegdotkę, bo podobno buce są straszne. Tak? Z chłopaków z Green Day'a. Że panoszą się bardzo i są niemili na backstage'u. No wie. Ale to jest punk rock, nie? W sensie to jest taki... Ale to są pomówienia. To nie znaczy, że mogą być... To są tylko pomówienia. Słuchajcie, ja z nimi bezpośrednio nie rozmawiałem, nie? W sensie ja z nimi nie rozmawiałem. Ja też nie. Kolega powiedział... Aczkolwiek jest zawalista anegdota, mogę ci to później podesłać. W skrócie! Na stronie internetowej 4chan wyciekł leak, że niby ktoś powiedział, że mają informacje z playlisty nowego albumu Green Day'a, który jeszcze nawet nie został zapowiedziany. I oczywiście to był fake, ale zespół, który się nazywał Panicland, zobaczył to i powiedział, ej, zróbmy taki praktyczny żart, że weźmy niektóre te kawałków i naprawdę zróbmy, udawajmy, że jesteśmy Green Day'em, wypuśćmy te kawałki i zróbmy taką jakby nagonkę, że wypuszczamy leaky. I ludzie się naprawdę na to nabrali, do tego stopnia, że specjalnie nawet wydrukowali okładki i tak dalej. Te piosenki rzeczywiście są do posłuchania teraz, ale rzeczywiście oszukali cały internet jakieś kilka lat temu. Dziękuję. Tak. Brawo dla tych ludzi. I to są naprawdę dobre numery. Dobra. Should I stay or should I go? Tylko kto to śpiewał? And trouble, should I stay or should I go? O kurde, kto to śpiewał? Jezu, mi się te wszystkie stare reklamy piłkarskie kojarzą tylko. O, w mordę. Ale to też było w Shreku, nie? Nie, w Shreku tego nie... Znaczy przynajmniej w pierwszych dwóch częściach. Było w Stranger Things. A to nie było... Tak! To nie było wtedy, co on miał tą bitwę na... Nie, nie. To była Metallica i ten Master of Puppets. Nie, jak miał walkę, to było... Nie, tą walkę... Joan Jett chyba była wtedy. To, co on miał, co poszedł na arenie. Farquada. A że w Shreku ta Bad Reputation. Bad Reputation była. Ale nie, Shira go, kurde, kto to śpiewał? Nie wiem, Dobry początek? The Smiths? Nie. The Doors? Nie. Angola czy Amerykanie? No jak myślicie? No Angola. Amerykanie. Angola, no. The Smashing Pumpkins? Ale to miałem też, no. Chciałem tu w sumie... Kurde. Ja nie mam żadnego pomysłu, także bijcie się! Numer dwa. Fight! It's always tease. Ja się nie... Kurde, no lata 80 czy 90 to jakoś jest. Nie no, albo 70 później, nawet. To są 2000 chyba już. Nie, wcześniejsze, co? Tak? Już mi się myli. Właśnie ja nie wiem, czy jaką werwę... The Rolling Stones? Nie. Nie, no właśnie... Nie, ten klimat. Nie. 81. 80, sorry, zostało napisane w 81, a wydane w 82. O, to dużo zmienia już. I know. Jezu, nie przypomnę sobie. Should I stay or should I go now? Kurde, jakby, no ja... Ja sobie nie przypomnę sobie. Będę smutny. 5 liter ma zespół. Ale poda. Mhm. 1, 2, 3, 4. Jeszcze możecie znać London Calling, Rock the Casbah. Rock the Casbah. Kurde, nie, ja to ja też, no. Nie marnujmy czasu. Co to było? The Clash. Ja i tak nie wiedziałam, ale mój brzuszek wiedział. Ale jakoś nie umiałem tego połączyć z takim klasycznym zespołem. Tak, mi się to w ogóle... Dobra. Ja jakoś nie wiem dlaczego... Ale to tak właśnie często jest, no, że są takie numery... To jest oczywiste, że znasz to i możesz sobie to nucić, wiesz. Śpiewać, a masz później takie, kurde, w sumie kto to był? No właśnie, dobra. W sensie, no mi tam kolejne. Kojarzy się z jakimś mocy takim... Mocy Sergiuszowa, przywam cię. Kupson, dobrze, na ciężko. Nie, nie, szkło.
Taco na fide, Cuervo na fide, tak, nie, Taco na fide, dobrze. Co? Nie, Tamagotchi. Patrzyłem na ciebie. No, no, już myślałem, że powiesz, ja już myślałem, że powiesz Cuervo na fide, a miałem takie... No właśnie, tak mi się zaczęło ten. Ja w ogóle, słuchajcie, szczerze, nie zdążyłam, tak już walnęliście, ja w ogóle nie zdążyłam tego dobrze usłyszeć. I myślałem, Boże, co się dzieje? Wywalo tu wszystko, wywalo! Chłopy! Ale naprawdę miałem taką zwiechę, czy to nie jest to Cuervo z Dariu Zawiałów, nie? Albo coś takiego, nie? Ja wiem. O! Zaczynam oficjalnie. 5. To są zasady 4. Tylko nocą złotą, perfekt. Zawsze tam, gdzie ty. To się nie tak nazywa. No please, no. 5. Boże. 4. 3. Kurde, no! Ale wyskiwałem to przed chwilą. Daga? Oficjalnie, zawsze tam, gdzie ty, Lady Punk. Już teraz wiem, że dni. Ale szczerze, Lady Punk i Perfect często są mylone. No. Wiesz co, są bardziej... podobne klimaty w ogóle. Bardziej mi już zaszło, jak ty powiedziałeś Perfect, to wjechałem w Perfect już, i szukałem innego tytułu. Tak, tak. Nie, ale bardzo często jest mylone Lady Punk z Perfectem. Ja przynajmniej mam czasem problem z takim, znaczy znam ich piosenki, ale podobnie, dla mnie jest to podobny klimat. Są podobne lata też. No. Też miałem coś takiego, że na YouTubie, jak sobie słucham czasem, mam tam Perfect, właśnie najwięcej to Perfect tam mi leci i właśnie na zmianę nagle mi Lady Punk wskakuje i też nawet tak, nie zwrócę mi się tak, gdybyś, no. Budzić się i chodzić spać. Ale bardzo lubię ten widzisz, numer. Teraz spokój dał radę. Tak. Będzie po prostu na szybciocha, a ty sobie kulturalnie jak dama. The girl look about it. I work out. I'm sexy and I know it. LMFAO. I'm sexy and I know it. Teraz wszyscy stajemy i tańczymy. No tak. Ale no, tak. A jak się nazywa? A co to było jeszcze? Oni mieli taki numer, co tak szli, Party Rock tak, Anthem. Tak, właśnie to. To było świetne. To są czasy mojej podstawówki. Jezu, no to by... Ale to był cały... Na pas! Jezu, była cała trylogia w ogóle tych piosenek, bo tam było... A to było świetne. Sexy and I Know It, było Party Rock Anthem, było trzecie. Było chyba Sexy and I Know It było drugie. I pierwsze było Sorry for Party Rockin'. A no to, a tutaj mniej znałem, powiem ci, ja najbardziej tak... To też ja najmniej, ale to Party Rock. No właśnie najbardziej się Sexy and I Know It wybiło, a potem właśnie Party Rock to w ogóle rozwalił. To ja było świetne i cały ten układ choreograficzny, tam się tańczyli, jeszcze jakiś taki kartun na łbie, coś tam było. Tak, ale to było w ogóle... Świetne. Ja się tego posłucham wracając. Musimy to obejrzeć. I kiedyś zrobili to, polecam w Bitwie na Głosy, zrobili całkiem fajnie, to w ogóle stary bardzo program, więc... Weźmy pod uwagę to, że to było dawno nagrywane, tak? Jakby, umówmy się. Pamiętam, byłem na nagraniach pierwszego sezonu. Wiesz dlaczego? Bo byłeś tam. Bo stary tam, byłem stary, był jurorem. Naprawdę? No, powiedział, że był w filmie na pierwszej edycji. Ile miałeś wtedy lat? 5? Przepraszam. Mój zły dzieczku. 10. And your friend Steve. Steve. Nie pamiętam, czy ja to była drużyna, ale oni to zrobili w tym, w Bitwie na Głosy, to było całkiem spoko. Nie, dobra, oddaj leci. Tak, dobra. Kwiat jabłoni, dziś późno pójdę spać. 5 punktów! Nie chcę budzić się, nie umiem spać. Zaklikłem, a ja w życiu nie słyszałem tej piosenki. Ej, naprawdę jesteś, strasznie super zrobiłaś ten odcinek dzisiaj. No, bardzo fajnie jest. Bardzo, a skąd ty w ogóle wiedziałaś o tych wszystkich piosenkach, że to pode mnie? Robiłaś jakieś... Wszystkie pod Dagmarę. Czy robiliście, nie wiem, jakieś... robiłaś z moimi dziećmi jakieś te konwersacje i pytałaś... Z kim gadałaś? Ale no umówmy się, też znamy się nie od dziś, no z tobą trochę gorzej, nie? No. Ale pamiętam, co mówicie czasami. Czasami słucham was, po prostu. Nice. To jest Kwiat Jabłoni pewnie też był pode mnie, bo mój tata cały czas, jak nie pamięta nazw typu Paramore, Blink, to zawsze mówi, że moim ulubionym zespołem to Kwiat Jabłoni. Bo byłem raz na koncercie. Ale Kwiat Jabłoni jest naprawdę super. I bardzo uwielbiam ich duet, przepraszam, z Ralfem Kamińskim, Wody mi daj. O Jezu, bardzo to jest dobre. Ta właśnie ta wersja... Tak, ta wersja taka akustyczna, tak. Świetna. I got chills, they're multiplying, and I'm losing control.
You're the One That I Want, czy Travolta. To już wystarczy. Z Grease. Wystarczy. 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 I Olivia to była Olivia Newton-John. Podobnie, prawda? Ale ja też w sumie grisowy, też grisowy. Ja to śpiewałam po prostu kilka razy w duecie z tym, chyba ze Skibą to robiłam. Nie, gris zajebisty. Zajebisty. Oj, to przepraszam, Minia, że ci było to było. Nic, nic było, nie było, nie było. To było pod wszystkim. Przestań dłubać w nosie mi! Jezus Maria. A to jest moje hobby. Wracając, przepraszam. No ale ja chodzę, przepraszam. Nie, możesz nam przeszkodzić w tym dłubaniu, niech ci będzie, no. Nie, ale gris totalnie, ja miałem taki... Po prostu vibe, jak byłem mały, to nie wiem, chyba kiedyś mówiłem na jakimś nagraniu z mamą albo z tatą, że byłem mały, to ja biegałem jako mały John Travolta, miałem taką swoją skórzaną kurtkę. Stary, ja dalej biegam jako mały John Travolta, ale widzisz na te włosy. Ale też było, wiesz, po kanapach skakałem, tak. Było Grease Lightning, nie śpiewałem. Tak, sensie... Grease Lightning! Ale to jest świetny musical, przyznam się, tak. Bardzo dobry. Ja fabularnie jest tragiczny, w sensie jest straszny. Tak, ale to jest, fabuła jest typowo. Tak ten, ale piosenki ale są... Ale jak w większości musicalów. Ja byłam na Grisie wtedy, kiedy wystawiał to Teatr Proscenium. Dalej wystawia. I teraz ma, ale teraz mają tą nowszą wersję, a oni kilka lat temu już to wystawiali, tak, przed Miejskim. A bo to nie było jeszcze w Teatr Proscenium, tak? I oni tam robili, tam bardzo dużo osób grało w ogóle, też bardzo dużo osób, które są oczywiście teraz w dzikim uchu. Nie jestem w stanie już sobie przypomnieć, czy nie wiem, czy Szrubi tam już wtedy tak. Był już znaczy, Szrubi? Wtedy to tej nie, pierwszej wtedy to nie wiem. Nie, wtedy chyba nie. Nie wiem, czy Artur był, ale w każdym razie robił to Śródmiejski Teatr Muzyczny i tą pierwszą wersję też wspominam bardzo, bardzo dobrze. Ale zapraszamy na tę nowszą wersję. Tak, no, bardzo jeszcze nie byłam. Połowa składu to po prostu dzikie ucho. Ja byłem dwa razy na tym Grisie. Na tym nowym? W Proscenium. No ja uwielbiam. Ja na początku byłem taki źle... Dziwnie nastawiony, że na polskie właśnie teksty, nie? No. Ale super to zagrało. A gdzie oni to wystawiają? W scenie relaks? Tak. Ja prawie byłem w Grisie, bo chcieliśmy wystawić Grisa w liceum, ale już było tak i prawie byłem Johnem Travoltą, ale wykupili, bo akurat wykupili prawa do sztuki, no bo robił to teatr objazdowy. Ale Roma chyba też. Ale znaczy nie, ale to stale do Wangi było. To, I wykupił prawa i mieliśmy takie, o, ale znaleźli w ogóle musical podobny All Shook Up, który jest bardzo podobny, jakby troszkę podobny vibe, no tylko że z piosenkami Elvisa. Także byłem Elvisem. Gdy musisz stać, chodzisz tak pod głową, obuczek snu. Zacznij od Bacha, Zbigniew Wodecki. Zacznij od Bacha, słońce odda. Zeskoczy jak kot po nocy ćmej. Jest jaki on zachrypnięty głos. Babka Maryśka. Pozdrawiam Kamila. Kupsem. Kurde, nie pamiętam. No to Konga na pewno. Kongo. Konga. A co tak Mara będzie wiedziała? Nie będę tego wiedziała. Ja myślałam na początku, że to jest Mambo number 5, ale to nie jest to, bo to jest Lubegi. Ladies and gentlemen, it's number 5. Tak, ale to ja teraz... A w ogóle co się stało z Mambami 1, 2, 3, 4? Pytanie właśnie, kochani, napiszcie nam w komentarzu, co się stało z Mambo number 1, 2, 3 and 4. A to samo wiesz z 21 Pilots. No tak, co się stało z 20 innymi pilotami. Link 182. Co z tego, co z 181 poprzednimi. Ja w ogóle mi się to kojarzy z tym, a teraz jak w Tańcu z Gwiazdami jest, nie? A teraz... Para numer 3. Tak, to tańczę, tylko że to jest... Mambo, no nie, jak to jest. Nie, to jest Kong, to jest Konga, Duda Konga. Nie, chodzi mi o to, że jaki to jest rodzaj tańca. Kongo. Nie ma takiego rodzaju. Teraz, a teraz Mambo. Para numer 5. Zatańczy para numer 5. No. Fajnie. Super, ale vibujemy. Ja to jest na bank Mambo, jeśli chodzi o taniec. Nie, ja jestem za Kongo. Do the Konga. Coco Jumbo i do przodu, to moje hasło, dobre. Moje nie mam pojęcia, jaki jest tytuł tego. Tytuł Konga. No, a zespół miałaś, powiedziałaś chyba, nie? Czy nie? Nie, wydawało mi się, że powiedziałaś. Jaki był zespół? Nie wiem. Taniec z Gwiazdami? Taniec z Gwiazdami. Gloria Estefan, Miami Sound Machine. O, Boże.
Miami Sound Machine. Miami Sound Machine. Dobra, powiem wam tak, jako... Czyli naprawdę to jest konga, w sensie taniec tak. Konga. Ja. Tak, no. Znaczy piosenka jest konga, ale taniec może nie, ale... Do the conga. Do the conga. Krzysztof Szczepaniak. Szczepaniak teraz był... Szczepaniak był w Tańcu z Gwiazdami, może będzie... Grześ generalnie. Szczepanik. Kurde! Oh! Wiem! Kto? Byliście razem, więc jeżeli ktoś wiesz, ja to na 3-4 ja wiem, mów, to mów. Mrozu i Vito Bambino za daleko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. I can spalam, spalam z tobą. A w ogóle, anegdotę chcę o tym numerze powiedzieć, bo wiele osób myśli, że to jest o taka ładna piosenka, o tam, o jakaś parek, że tam mówią o niej. Nie, to jest piosenka o Zielsku. Naprawdę? I to jest fakt. Czekaj. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, a kiedy spalam z tobą, to lądujemy miękko. I później Vito śpiewa, z tobą jakoś łatwiej mi się śpiewa. Bez ciebie nie pamiętam żadnej z nut. Po wspólnej nocy zawsze za dnia ziewam. Generalnie, no to co, no to przecież jak po nocy z kimś spędzonej może też ziewać, tak? Nie znaczy, musi... znaczy wiadomo, to wracamy do meritum, co miał autor na myśli. Dokładnie! Gówno miał na myśli! Ja chciałam powiedzieć, że... Piękny cytat, tak. To co Krzysztof powiedział... Złote myśli Krzysztofa. Dokładnie, to co Krzysztof powiedział właśnie ma tutaj zastosowanie, każdy se może interpretować. Oczywiście. Jak chce, dziękuję. Michał Bajor, nie chcę więcej. Nie chcę więcej, twoje serce do życia wystarczy. Kocham po prostu, szczerze uwielbiam Michała Bajora, naprawdę. Uważam, że jest to gość, który, nie każdy, specyficzny rodzaj, to jest poezja śpiewana, nie każdy może to lubić, ale ja uważam, że ma piękny tekst, ma piękną dykcję, jest jedyny w swoim rodzaju. Dziękuję, pozdrawiam Michała Bajora. Kupson. Everybody, Backstreet Boys. Yeah, yeah, rock your body, yeah. A moi drodzy, jak myślicie, kto wygrał? Dagmara wygrywa dzisiejszą cenę! Jezu! Królową bez mózgów, skarb! Ja się nie ucałuję, ale... Moje słodziaczki, fajnie, że daliście mi wygrać, jesteście mili. Słuchaj, to wszystko było planowane. Tak, tak. Miła. Ja po prostu nie chcę spać na kanapie. And your friend Steve. Steve. Ale super, ta naprawdę grupa bez mózgów bardzo mi się podoba. Ja chcę częściej. A jaka była w ogóle punktacja? Ja chcę jeszcze raz! O! Nie! Nie! Bardzo dziękuję następującym patronom za wsparcie. Mako, Marta Kaczmarek, Robert Marszałek, Klaudia Obacz, Tomasz Mak, Zuza Kania, Paweł Szymański, Walerian, Dorota Truskolaska-Alibert, Patrycja Dupla, Piotr Wernicki, Maksymilian Leśniewski, Kamil Karcz, Natalia Gacia. Jezu, ale fajna jest ta grupa. Jest jak fajnie. Czuję, że coś się zna, to jest naprawdę super. Ale tak, powiem szczerze, że jako już w jednym odcinku wystąpiłem. To było z Antkiem i z Dominiką, z Pyśką. I to tak, z wami jest większa konkurencja, bo jest właśnie tempo. Tempo jest. Ja tak... Nie no, Pyśka? Że ona takie ma tempo, że tak spokój. Boże, z tym skilla się za nią właśnie. Pyśka, pozdrawiam cię serdecznie.